wszyscy, którzy mają inną wizję rozwoju integracji, bardziej zdecentralizowaną, bardziej pozostawiającą elastyczność działań na poziomie narodowym, a więc wizję bardziej demokratyczną, no są traktowani jako ci, którzy zagrażają projektowi europejskiemu. Teraz niestety wchodzimy w taki okres rozwoju integracji europejskiej, że ta organizacja jest coraz bardziej scentralizowana, coraz bardziej przymusowa i niestety takie kraje jak my, które są zaliczane jednak do peryferiów europejskich, no one są słabsze pod względem politycznym, ekonomicznym, w związku z tym w naturalny sposób ci silniejsi starają się poprawić swoją sytuację kosztem peryferiów. To będzie to ciśnienie, które rzeczywiście od środka w końcu może ten projekt rozerwać. Gościem Wieczornego Ekspresu jest teraz profesor Tomasz Grosse, politolog, europeista, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, witam. Witam serdecznie, dobry wieczór. Panie profesorze, zacznę od pytania, które zadajemy naszym widzom w sądzie. Czy Unia Europejska powinna stać się superpaństwem? Jak uważa pan profesor, czy ten proces integracji powinien dalej postępować? Im więcej Unii Europejskiej w każdym z krajów należących do wspólnoty, tym lepiej. Czy w którymś momencie trzeba powiedzieć stop dalszej integracji? No przede wszystkim my mamy ten proces bardzo mocno zaangażowany, rozwinięty. On trwa przynajmniej od fiaska traktatu konstytucyjnego i to nazwijmy to superpaństwo, ono ma bardzo specyficzne cechy, dlatego że jest zarządzane w dużym stopniu przez technokrację, przez sędziów, przy bardzo niewielkim udziale demosu i bardzo selektywnym wpływie ze strony tylko na tych największych państw Europy Zachodniej. W związku z tym, z tego punktu widzenia, superpaństwo jest niekorzystne dla Polaków, dlatego że my mamy niewielki wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej, bo nie jesteśmy potężnym państwem Europy Zachodniej, a jednocześnie w coraz większym stopniu nasi obywatele będą w ramach tej konstrukcji zmuszani do tego, żeby przyjmować pewne rozwiązania przy bardzo niewielkim wpływie demokratycznym na to, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska. Panie profesorze, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no póki co prognozy różne wskazują na to, że prawica czy siły sceptyczne wobec takiego kształtu Unii Europejskiej i no, dalszej integracji będą miały silniejszą pozycję w Parlamencie Europejskim. Czy to oznacza, no, że jakiś inny kierunek może mieć miejsce, jeżeli chodzi o Unię Europejską, że ten proces może spowolnić? Czy to oznacza, że społeczeństwa krajów Unii Europejskiej są niezadowolone z tego, co dzieje się we wspólnocie? Zresztą przecież ostatnie protesty rolników w kilkunastu pewnie krajach Unii Europejskiej też chyba świadczą o tym, że te klimatyczne różne obostrzenia przede wszystkim no, przyjmowane są coraz gorzej. To wszystko prawda. Protestują rolnicy, protestują też inne grupy społeczne niezadowolone z polityki klimatycznej. Protestują ci, którzy muszą płacić coraz wyższe rachunki za energię i za ciepło, a to jest z jednej strony rezultat no, wojny na Ukrainie czy agresji Putina, takiej wojny hybrydowej, którą toczy Moskwa z Unią Europejską, no ale z drugiej strony niestety Unia Europejska, Bruksela, na te wrogie działania Putina zareagowała niewłaściwie, dlatego że w tym samym czasie rozpędziła politykę klimatyczną. Więc tutaj mamy kumulację kosztów, które muszą odczuć obywatele. To jest rzecz jasna niedobre dla integracji europejskiej, bo wzmacnia przeciwników Unii Europejskiej. I to jest pewnego rodzaju problem dla Unii Europejskiej, dlatego że siły prawicowe, konserwatywne
one sugerują, proponują inną, alternatywną wizję Unii Europejskiej, tylko jednocześnie są, można powiedzieć, na celowniku tego mainstreamu liberalno-lewicowego, który do tej pory miał monopol na integrację i uważa, że Unia Europejska może się rozwijać tylko w jeden sposób, czyli właśnie w sposób tego superpaństwa, o którym mówiliśmy na początku. Wszyscy, którzy mają inną wizję rozwoju integracji, bardziej zdecentralizowaną, bardziej pozostawiającą elastyczność działań na poziomie narodowym, a więc wizję bardziej demokratyczną, no są traktowani jako ci, którzy zagrażają projektowi europejskiemu. Więc jest taki konflikt zero-jedynkowy. Albo opowiadacie się za superpaństwem, albo jesteście za rozpadem Unii Europejskiej. Nie ma jakby pewnego złotego środka, nie ma przestrzeni na tą alternatywę prawicową czy konserwatywną. I to jest w gruncie rzeczy największy problem, z którym mają do czynienia wyborcy. Ta narracja, która jak gdyby zachęca ich do tego, żeby mimo wszystko wspierać projekt superpaństwa, nawet jeżeli on jest kosztowny, nawet jeżeli on jest projektem coraz mniejszej wolności dla poszczególnych narodów, poszczególnych społeczeństw europejskich, to jakby alternatywa jest uznawana za projekt Putina, czyli za dezintegrację. No i to jest w gruncie rzeczy taka narracja, która wprowadza wyborców w duży błąd. No tylko, że jeżeli chodzi o ten argument ad Putinum, to jednak, panie profesorze, no nieszczęściem trochę polskiej prawicy jest to, że ich potencjalni sojusznicy w zachodniej Europie to jednak są siły no, dużo bardziej przychylnie na rzeczonego Putina patrzące. No, takie są po prostu też fakty, że w wielu obszarach, no chociażby jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, polska prawica mogłaby mieć sojuszników, czy to w niemieckiej prawicy, czy we francuskiej, no ale z innych powodów, no to są formacje wprost uderzające w nasze żywotne interesy, prawda? No niestety, tutaj dobrym przykładem w gruncie rzeczy jest chociażby ci konserwatyści czy eurosceptycy z Francji, o których słyszeliśmy, że przynajmniej w części swojej historii byli finansowani czy dofinansowani przez Federację Rosyjską. Podobnie jest z alternatywą dla Niemiec. Tam się pojawiają takie zarzuty tego typu. No tam to też kwestia rewizji granic z Polską i tak dalej. Tam do tych pretensji do nich to akurat, prawda, moglibyśmy mieć dużo więcej, nie tylko ewentualne relacje z Rosją, prawda? Tutaj to już wchodzimy też na inne pole trochę jeszcze, prawda? To wszystko jest prawda. Oczywiście ta druga strona, czyli opowiadająca się, mówiąc w skrócie, za superpaństwem, zdominowanym przez wartości lewicowe. Ona to skrzętnie wykorzystuje w tej obecnej kampanii do Parlamentu Europejskiego i właśnie wyciąga różnego rodzaju właśnie takie kwiatki, byśmy powiedzieli, współpracy konserwatystów, zwłaszcza z Europy Zachodniej, z Putinem i jego zwolennikami. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że jednocześnie wszystkie inne afery, które w znacznie większej liczbie dotykają właśnie tego mainstreamu lewicowego i liberalnego, one są od wielu lat systematycznie zamiatane przez dywan. Więc tutaj pewne rzeczy się ujawnia po to, żeby skompromitować przeciwników, ale znacznie więcej za uszami mają ci, którzy realnie rządzą. No bo ich realnie doprowadzili do resetu z Rosją i ocieplenia relacji z Putinem, z jego systemem, gdzieś tam pokazując, że nie taki straszny, jak chociażby wtedy polska prawica go malowała. Absolutnie tak. Poza tym nawet możemy przywołać zdrowy rozsądek. Lepiej korumpować tego, kto ma władzę, a od kilkudziesięciu w gruncie rzeczy lat te same formacje polityczne non-stop mają władzę w Unii Europejskiej. I one są przede wszystkim korumpowane, o czym
świadczy chociażby ta słynna afera katarska, ale nie tylko ona. Więc tutaj ci zwolennicy, nazwijmy to, tej scentralizowanej Europy, oni niestety tutaj mają znacznie więcej różnego rodzaju problemów z korupcją, tylko że ponieważ kontrolują narrację w wielu państwach w bardzo dużym stopniu, przede wszystkim w Europie Zachodniej, pod tym względem jednak Europa Środkowa, zwłaszcza Polska, cieszy się znacznie większą wolnością słowa. Niemniej zasadniczo narrację, media kontroluje strona liberalna i lewicowa i dlatego ona po raz kolejny w tych zbliżających się wyborach odniesie zwycięstwo. To chciałbym, żebyśmy teraz od tych wyborów odeszli, obejrzeli się za siebie, bo dwie dekady obecności w Unii Europejskiej, za chwilę Polska będzie równą rocznicę obchodziła, 1 maja będzie właśnie 20 lat naszej obecności we wspólnocie europejskiej. Zdaniem pana profesora to jest bilans jednoznacznie pozytywny, czy zdecydowanie możemy niuansować te nasze dwie dekady w Unii Europejskiej i zarówno wyliczać dobre strony, jak i złe strony, czy one się równoważą, jak to zdaniem pana profesora wygląda? Zasadniczo tych korzyści jest więcej, jeżeli popatrzymy wstecz. Tutaj zresztą poprzedni goście pana redaktora o tym wspominali, mówili o korzyściach gospodarczych, o rozwoju gospodarczym i tak dalej. Teraz niestety wchodzimy w taki okres rozwoju integracji europejskiej, że ta organizacja jest coraz bardziej scentralizowana, coraz bardziej przymusowa i niestety takie kraje jak my, które są zaliczane jednak do peryferiów europejskich, no, one są słabsze pod względem politycznym, ekonomicznym, w związku z tym w naturalny sposób ci silniejsi starają się poprawić swoją sytuację kosztem peryferiów, kosztem państw peryferyjnych i jednocześnie spychać na te kraje różnego rodzaju koszty w postaci polityki klimatycznej, w postaci imigrantów i wielu innych. No jeżeli Unia Europejska w dużym stopniu odpowiada za to, że energia w Polsce jest dwa razy droższa niż w Niemczech, no to przecież to jest pewna gra interesów. To nie jest przez przypadek. To jest działanie, które służy interesom niemieckim. One są bardziej wpływowe w Unii Europejskiej. Po prostu przenoszą pewnego rodzaju koszty na nas lub specjalnie te koszty zwiększają, po to, żeby Polska była mniej konkurencyjna i po to, żebyśmy nie stawali się jakimś, nazwijmy to, rywalem nie tylko ekonomicznym, ale również geopolitycznym dla pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. Czyli Niemcy chcą, żeby inne państwa się rozwijały o tyle, że w tym naszym wspólnym krwioobiegu to także dla nich możliwość większego rozwoju, ale tylko do pewnego momentu. To jest tak, że lepiej, żeby kryzysu u nas nie było, no bo jesteśmy oczywiście powiązani mocno gospodarczo, ale żeby za dobrze nie było, też Niemcy nie pozwolą, zdaniem pana profesora? No, najlepiej tą filozofię funkcjonowania Niemiec w Unii Europejskiej oddaje strefa euro. Niemcy, Niderlandy odnoszą korzyści, przede wszystkim z punktu widzenia poprawy konkurencyjności własnego eksportu. I wszyscy pozostali członkowie Unii Europejskiej w zasadzie odnoszą straty z członkostwa w Unii Walutowej. Oczywiście jak wybuchł kryzys, to Niemcy były zainteresowani tym, żeby stabilizować ten kryzys, żeby nie było jakiejś giga, mega katastrofy, dlatego że na sam koniec one też by z tego tytułu ponosiły koszty. Tylko że stabilizacja kryzysowa polegała na tym, żeby jak najmniejszym wysiłkiem podatnika niemieckiego ustabilizować sytuację, ale jednocześnie w ramach tego układu, który jest asymetrycznie korzystny dla Berlina. Czyli żeby nie zmieniać filozofii funkcjonowania Unii Walutowej, żeby nie równoważyć tej Unii Walutowej między Niemcami na przykład z jednej strony, a południem strefy euro,
żeby południe miało trochę więcej oddechu, żeby południe troszeczkę szybciej się rozwijało i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chodziło o utrzymanie tej asymetrii, która długofalowo jest korzystna dla Niemiec, przy minimalnych kosztach podatnika niemieckiego. I to, ten sposób funkcjonowania Niemiec pokazuje, jak gdyby odpowiada na pana pytanie. Aha. Niemcy nie są zainteresowane tym, żeby te państwa peryferyjne z naszej części Europy albo z południa Europy weszły w jakiś giga-mega kryzys, ale jednocześnie nie chcą zmieniać tych podstawowych, strukturalnych różnic, które działają na ich korzyść. A jeżeli jeszcze chodzi o te nasze dwie dekady w Unii Europejskiej, pan profesor krótko powiedział, że do tej pory zyskiwaliśmy, że ten bilans jest pozytywny, ale co jest tak naprawdę największą korzyścią, jeżeli chodzi o naszą obecność we wspólnocie? Czy chodzi o te bezpośrednie transfery gotówkowe do Polski, czy chodzi o wspólny rynek, czy otwarcie rynku pracy, czyli no jedna z tych kluczowych swobód? Co zdaniem pana profesora jest decydujące, jeżeli chodzi o nasze korzyści, co najbardziej pomogło nam dotrzeć tu, gdzie jesteśmy, no bo w ciągu tych 20 lat wykonaliśmy jednak potężny skok, jakby nie patrzeć. Nasze PKB jest chyba prawie dwukrotnie większe niż w 2004 roku. Absolutnie. To jest prawda, co pan powiedział. Przede wszystkim w tym wymiarze ekonomicznym kluczowe znaczenie ma kwestia dostępu do rynku wewnętrznego, czyli nie transfery finansowe, nie fundusze europejskie. Zresztą my jesteśmy w przededniu, jeśli tak można powiedzieć, momentu, kiedy będziemy beneficjentem netto, kiedy przestaniemy być beneficjentem netto i staniemy się płatnikiem. Kolejna perspektywa, prawda? Kolejna perspektywa budżetowa unijna, to już będziemy płatnikiem netto raczej. Dokładnie. Jesteśmy płatnikiem netto w ramach tak zwanego KPO, czyli tego wspólnego długu. I tutaj już jesteśmy płatnikiem tej wspólnej pożyczki, którą zaciągnęliśmy razem z wszystkimi innymi państwami, w gruncie rzeczy po to, żeby ratować południe strefy euro. Natomiast jeśli chodzi o kolejną perspektywę, prawdopodobnie będziemy też płatnikiem netto, jeśli chodzi o wszystkie pozostałe fundusze. W związku z tym tutaj przesuwamy się coraz bardziej wyraźnie w stronę kosztów, a nie zysków. Natomiast dostęp do rynku wewnętrznego do tej pory był największą korzyścią i o czym najlepiej świadczą polskie usługi, które w bardzo dużym stopniu skorzystały na tych przepływach ekonomicznych w ramach rynku wewnętrznego. Tylko że znowuż my musimy pamiętać, że takie regulacje jak na przykład polityka klimatyczna, no to jest przysłowiowe rzucanie kłód pod nasze nogi, a dokładnie konkurencyjności gospodarczej. W związku z tym, jeżeli w dalszym ciągu Unia będzie w ten sposób się rozwijać, czyli będzie wymyślać różnego rodzaju projekty ekonomiczne, które będą ograniczać naszą konkurencyjność, to samo będzie, jeżeli wejdziemy do Unii Walutowej. To te korzyści, które do tej pory odnosiliśmy z rynku wewnętrznego, one będą systematycznie malały. To już na koniec, panie profesorze, zapytam, czy pana zdaniem Unia Europejska, czy widzi pan gdzieś, nie wiem, w perspektywie kilkunastu lat, no dalej to trudno o bardziej dalekosiężnej perspektywie myśleć, ale czy widzi pan gdzieś pęknięcia, rozpad Unii Europejskiej? To jest wspólnota, która póki co nie ma pana zdaniem takich ryzyk przed sobą, jak rozpad, czy widzi pan potencjał taki w Unii Europejskiej, tak jak wygląda dzisiaj, do tego, żeby za czas jakiś mogła się rozpaść? No przede wszystkim my mamy za sobą Brexit, czyli już mamy takie pierwsze poważne tąpnięcie dezintegracyjne w historii integracji europejskiej. Z całą pewnością ten projekt superpaństwa, jeżeli on będzie na siłę wprowadzany, pomimo tego, że rośnie grono przeciwników tego projektu. I to też pokażą prawdopodobnie wybory do Parlamentu Europejskiego, nawet jeżeli zwycięży ten mainstream lewicowo-liberalny po raz kolejny, utrzyma władzę w Unii Europejskiej, no to jego przeciwnicy z wyborów na wybory stają się coraz silniejsi. Więc jeżeli mainstream ten euroentuzjastyczny
zwolennicy superpaństwa europejskiego będą na siłę ten projekt wszelkimi możliwymi sposobami lansować, no to to będzie przeciwskuteczne. To znaczy to będzie to ciśnienie, które rzeczywiście od środka w końcu może ten projekt rozerwać. To zdaniem pana profesora jest perspektywa jaka, jeżeli w ogóle można pokusić o jakieś wartości? To jest kilka lat, kilkanaście lat, dwie dekady? No my prawdopodobnie po wygranych wyborach europejskich przez te siły liberalno-lewicowe, one przystąpią do zmian traktatowych, które jakby przyspieszają zmiany w kierunku tego superpaństwa. No i to jest perspektywa prawdopodobnie najbliższego roku lub dwóch. Potem będzie proces ratyfikacji tych zmian traktatowych, on się może wykoleić. No ale generalnie rzecz biorąc, te zmiany, one cały czas idą do przodu i one będą szły do przodu. Dlatego, że ja nie widzę refleksji po stronie tych sił euroentuzjastycznych, że to jest droga na ścianę, że to jest droga w kierunku przepaści, że należy zwolnić pewnego rodzaju tempo działań. Raczej widzę inną perspektywę. Nawet jeżeli rolnicy wylewają gnojówkę w Brukseli, to w takim razie musimy na pół roku zawiesić nasze plany dotyczące reżimu klimatycznego, ale jak im się już skończy ta gnojówka, no to w takim razie będziemy dalej te nasze ambicje klimatyczne zaostrzać. No w ten sposób nie da się działać na długą metę i to po prostu prowadzi do katastrofy. Unia Europejska zmierza na skraj przepaści, zdaniem pana profesora, taka jest konkluzja? Moim zdaniem Unia Europejska jest źle zarządzana przez te największe państwa Europy Zachodniej, Francję i Niemcy. I to pokazują kolejne kryzysy, które nie są rozwiązywane, tylko są łatane. Chociażby kryzys migracyjny. No przecież my mamy z nim do czynienia od kilkunastu lat. Dlaczego? Dlatego, że nie są podejmowane skuteczne działania sanacyjne. I jeżeli tak dalej pójdzie, no to niezadowolenie zwykłych obywateli z Unii Europejskiej będzie narastać i to może się zakończyć tragicznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski, europeista, politolog, był gościem Wieczornego Ekspresu.